Cześć, siemano, witajcie w kręciku z Farm Sutor 22. Dzisiaj jedziemy sobie na sklep. Ale zaraz, dlaczego na sklep, to zaraz opowiem, bo dzisiaj jest dużo sprzedaży. Przede wszystkim maszyn, nie? Dzisiaj w holu nic nie będziemy praktycznie robić, tylko będę nawóz robił. No i będę takie w sumie bardziej podwórkowe rzeczy robił. Mam do sprzedaży. Mam do sprzedaży paszowóz 60 z beczką, stare przyczepy. Może jakaś nowa wjedzie. Zobaczę, pomyślę. Ale coś nowego też by się przydała, jakaś nowa przyczepa. Do John Deere'a. No i dobra, jadę na sklep. Będę kupował jeszcze przyczepy do krów. No bo krowy będę sprzedawał, no bo mam full obory, a ja chcę sobie sprzedać wszystkie, może i wszystkie. Ale nie, no wszystkie raczej nie, ale czy tam malutkie zwierzątka sobie zostawię. Ale tutaj paszowóz na pewno pójdzie za 15 tysięcy coś. Nie wiem sobie za ile pójdzie, no ale zaraz zobaczę. I dobra, 15700, ok, sprzedaj tak. Ten zestaw akurat cały sprzedaję, no bo tutaj więcej nie będę dał. A siódka mi nie jest potrzebna, więc 7500 sprzedaj, 6200 sprzedaj, 45000 na koncie już. Zaraz sobie kupię ten paszowóz, bo on do czwórki ma być ten paszowóz, więc więc tak. Zwierzęta i tego shootmakera sobie kupuję małego, czy małego, nie jest taki mały w sumie. 12 metrów to już trochę więcej zmieści niż ten 8 metrowy. No a ten sobie później kupię, no bo jest na dolne sobie damy. Tego nie potrzebuję, więc tu 19700 jest. Dobra, jeszcze mnie stać, więc transport zwierząt od razu. Nie wiem, czemu ten rolet jest taki ciężki, no ale. Może być i czarny ten. Kup. No jak na razie to chyba tyle z tych. Z tych kupowanych rzeczy. A kubota czemu nie ruszyła? Bo ona prawdopodobnie podpięta nie była. Ale dobra, kubotą się szybko jeździ, to raz dwa przeskoczę. Tutaj na handlarza zwierzętami blisko, więc. No jeszcze później mleko będę wyłaził i nawóz sobie zrobił, więc. Czyli taka w sumie bardziej gospodarkowa robota. Ale też zawsze spokojnie, zawsze coś innego niż charuwa w polu. Chciałem też coś innego na tym odcinku niż żniwa. Bo prawdopodobnie bym musiał żniwa robić. Albo sobie coś siać, ale tego nie byłem zbytnio chętny na to do roboty. Może tą 37 bym tu kupił fajne pole. Zobaczymy ile będę miał pieniędzy ze zwierząt, nie? Dobra, tutaj sobie stanę. Błot im przecież nie sprzeda. 3300 sprzedaj. I za tą 4000 sprzedaj. No i dobra, i tak to mi się podoba. I teraz od razu chyba będę zwierzątka sprzedawał. A później mleko zawiozę i wtedy zobaczymy, może jakieś pole się kupi. Jest 13:53. Czyli mamy jeszcze 40 minut odcinka. No ale to ja tak mówię, że tutaj trochę ogarnę, tutaj trochę pojeździć, to tu trochę pojedziesz, tu trochę pojedziesz i tak już czas odcinka leci, nie? No już leciało 5 minut odcinka, a ja tu wielki czuł zrobiłem, bo tylko przyjechałem na sklep tak naprawdę, więc. No widzicie, no ten czas leci nieubłagalnie, tak tu. Więc chcąc, nie chcąc, tutaj cały odcinek będę walczyć, no bo tutaj tylko 5 krów chodzi. No ale to jest moja własna przyczepa.
Wiadomo, teraz jest najwięcej do sprzedaży, a później tak będę pewnie. Będę starał się tak po piątce. Że pięć tego. Zawsze po piątce mieć takie sorty. No ciekawe, czy mi złapie. Złapać złapało, ale przejechałem. Więc muszę tutaj sobie cofnąć. Chyba sami co 30 miesięcy. Wybierz. Na 4 sztuki tylko było. Ok. Przenieś. No jeszcze tą jedną sobie przenieść. No i dobra, jadę to sprzedać, zawsze te pieniądze będą, nie? Jakieś 5-6 tysięcy powinien za to dostać. Ale chyba 5 tysięcy, bo tamte były po 1000. No ale zawsze głupie, dobre 5 tysięcy, nie? Tak miałem to dużo szybciej sprzedać. A może by to pole z Torgiem tu kupił, by też fajne pole. Tylko, że ja to mam wszystkie w jednym miejscu będę miał pola. No ta za 920 to wybierz. Sprzedaj. Tak, i teraz te. Wybierz. 4 sprzedaj. No, 5000 zarobione, więc. Spoko, spoko. Może nie jest to jakiś szałowy zarobek, no ale. Ale krowy stare, no to trzeba się ich pozbyć, tak? A poza tym już nawet nie miał gdzie się cielić te krowy, bo już było wszystko zapełnione. Więc tak to musiało być, że musiałem sprzedać te zwierzętka i tyle. No mówię, zawsze to jakieś tam pieniążki, nie? Teraz tak, krowa samica. A teraz trzy zostały, dobra. Jałówka. Dobra, te cieloki też wywiozę. Żeby tylko same jałówki zostały i tyle. No i tak trzeba zrobić, żeby tylko same jałówki zostały. Wtedy jak się urodzi byk, to wiadomo, jak się urodzi byk, no to będę miał więcej pieniążków. Wtedy odchowam go 2 lata i będę po 3000 byk. Dobra, cielak sprzedaj. Cielaki akurat się nie opłaca sprzedawać, to. No, znaczy dobra, za ten kurs dało tylko 3000, no bo wiadomo, bo cielaki miałem do tego. Ale najbardziej się cieszę, że to jest tak blisko, nie do sprzedaży, bo to dodatek na odcinku, jak będę miał na przykład 10-15 byków do sprzedaży, no to raz, dwa, te szybkie trzy kursy się zrobi i tyle. Krowa. Potwierdź. 4 sztuki. No i dobra. Tak to wygląda sobie. No i mówię, później jeszcze tylko mleko sobie sprzedam, może jeszcze uda mi się ten TMR umieszać. Na pewno się uda. Tylko, że trochę tej kursowania z beczką będę miał, nie? Tak sobie teraz pomyślałem. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, ciela, chodź tu. Sprzedaj. I teraz krowy. Wybierz. 4. Sprzedaj. Tam jakieś pieniążki malutkie się robią, nie? Ale 35 zwierząt jeszcze mam. Bo Boże, więc zobaczę. Może lepiej by ten TMR zmieszał. A te krowy to bym sobie później po odcinku wywiózł. Dobra, chyba tak zrobię. Zrobię sobie ostatni kurs, który
wtedy będę sobie. Dwa. No i dobra, sobie to będę po odcinku wywoził i tyle. To jest mój ostatni kurs, zostaje to na handlarzu zestaw i tyle. Sobie to po odcinku wywiozę, bo jednak wolę sobie trochę tego mleka wywozić i później te emery ukręcić i pokazać wam może jakieś nowe pole, które kupię, więc 1500, no i dwa cielaki. Więc dobra, 30 tysięcy jest na koncie, więc spoko. Czy do prawie 30. Ale teraz będzie mleko włożone, więc. Trzynaście. Wybierz. A tu i 10 raków. No dobra, sprzedaj. I ołówka niech jest. No i krowa samica tutaj jeszcze jest. Ona jedna została, dobra, to sprzedaj. No i same trzy jałówki zostały. Jeszcze cztery. No. Czyli dwa, dobra, 20 krów i to jest dobre, to jest dobry wynik. Później jak tu rośnie wszystko dzielostwo, to też się to sprzedaj tyle. Dobra, to jak to tak to wygląda? Wszystko zbiera? Wszystko mu zbieramy, to jest prawda. No dobra, ile to mleka sprzedałeś? Teraz jadę szybko. Nie, z tym John Deere to będzie raz dwa to sprzedane, nie? W sumie Kubotą też, no bo Kubota to ta sama prędkość, nie? Tylko, że miałem rzędyra zapiętego do tego, do beczki, to już będę rzędyra sprzedał. Czyli jakieś 20 tysięcy za beczkę powinno dostawać. A tych beczek będzie ze 3. Więc no spoko, spoko. Spoko kasiora będzie. No i naprawdę sobie myślę, żeby chyba sobie tego moda ogarnę, żeby mleko się codziennie sprzedawało, bo to będzie chyba dużo lepszy biznes. Wtedy mógł sobie tą beczkę opchnąć, nie też? Co teraz mam? Sobie tą beczkę opchnąć i tyle. I by się samo sprzedawało. Myślę, że bardziej by to było. Myślę sobie trochę realniejsze by było, nie? Jakby sobie codziennie się mleko sprzedawało. Niż tak jak teraz sobie jeździ z tym mlekiem. Raz do roku. Już jest 50 tysięcy. Więc zobaczymy, nie? Już jest 50 tysięcy, a tu jeszcze 3 beczki, więc no 100 tysięcy powinno być. Więc za 100 tysięcy już jakieś. Myślę, że dwa pola idzie kupić, nie? Najlepiej z soją. I możliwe, że zrobię sobie pożegnanie bizona. Ostatnie żniwa CBL na soi. Bo już by przydało się coś większego, nie? Takiego z 7 metrów header przynajmniej. To jest odcinek na czwartek chyba, tak? Nie wiem, musiał w kalendarz zobaczyć, ale chyba tak. Nie mówię, trzeba nagrywać jak najwięcej tego fleta, bo podoba mi się tutaj gra. Tutaj też nie ma dużo ogarniania, nie? Znaczy zależy co się co jest jeszcze robione, nie? A tak jak po tym odcinku, no to będę myślał tylko TMR pewnie domieszać do grów i tyle. Słomy mają bardzo mało, ale gnojówki mają za to dużo. Ten mamy 500 kilo tylko. Znaczy to. Dobra, siana, bo siana tam rzuciłem dwie kostki, żeby sobie przeżyły tylko i tyle. Zrobię 17% tylko. No bo nie mają żarcia i tyle niech. A mleka mają jeszcze na dwie beczki. Czemu jeszcze się nie urodził?
Na dwie beczki mleka jeszcze, więc po 18, no to jeszcze spoko kasa będzie. No to stówka będzie na koncie, więc spoko. A za stówkę to mógłbym sobie kredyt spłacić tak na dobrą sprawę. Ale coś ciekawego, myślę, że tutaj sobie dorwę. Nie lepiej z soją. No dobra, kupię sobie to. Bo te pole mi się przyda. No wtedy zobaczymy, nie? Wtedy będę myślał. Może 50? 70 tysięcy, no to nie. Nie uda mi się raczej. 63 tysiące. O, 38. O, ty, to kupię. 39 pole kupię. W sumie dwie beczki jeszcze. Mam dwie beczki do sprzedaży, więc. Ewentualnie jeszcze jakiś kontrakt się na nałożenie muszę znajdzie. Więc zobaczymy, no kasa będzie. Jak nie, to jałówki sprzedam, tyle. Zobaczymy, czy ja w ogóle mleko będę dostawał od tych zwierzaków teraz. Skoro są jałówki, no to chyba nie. Zobaczymy. Czas pokaże. Mówię, ale to soja, bo ja w tym roku zasiada typowo pod zarobek. No i wtedy będę mógł sobie sprzedać bizona i kupić sobie coś większego. Ja tak ciekawe się te pole na zakręcie ile? 47 cię, to tam. Jeśli teraz sobie myślę, czy lepiej zapakować się tutaj w tą soję na 39, to sobie też fajne pole, nie? Tutaj, bo za kościołem by miał jakieś dłuższe pole. Więc też ciekawe, ciekawszego coś by było na odcinkach. Gdybym musiał tutaj trochę tym asfaltem błachać i tutaj kosić, nie? Ale to też by było niegłupie. No ale ten kawałek też mnie kusi, żeby tutaj to połączyć. No nie wiem, pomyślę, zobaczę. Muszę to sobie dobrze przemyśleć. Tutaj to 77 jest fajne pole, ale tu już najlepiej było z 70, to było najlepiej kupić, żeby to już połączyć. Żeby te dwa pole od razu połączyć, to by było najlepsze, nie? Te dwa połączyć i gitara by było. No, tylko że tu 60 tysięcy, a to też 60 tysięcy. Nie na moim keczek w tym momencie. I teraz będzie dylemat. Albo 39, albo 39, albo 7. Tylko że wtedy będę miał pola wszystkie zbite, to lepiej chyba tutaj kupić tą. No chyba tą 39 z soją kupię, bo będzie ciekawsze. I będzie przez asfalt, to też będzie ciekawy, nie? A tutaj to sorgo to się kiedyś kupi. Znaczy no to wtedy już później sorga nie będzie, ale... No chyba, że zarobię tyle na kontraktach, to sobie w kolejnym odcinku na przykład kupię tamto pole. Tyle. Tu jest 6000 litrów, więc tutaj jeszcze parę tysięcy dostanę. Tu trzeba 40. Chyba sorgo kupię, a na tamto pole sobie uzbieram z kontraktów. Tak, tak trzeba zrobić. Że kupię sobie sorgo, a tutaj tą 39 sobie kupię z kontraktu i tyle. No, tak trzeba zrobić. Że tutaj zainwestować w sorgo. I tyle. No, 20 minut odcinka. Ja się cieszę, teraz będzie. Szybkie mieszanie TMR-u, no szybkie, no. Pewnie 3 tony słomy, 5 ton siana, będzie 8 i 4 tony kiszonki. No i tak chyba trzeba będzie mieszać. Ty, no bo może nawet chyba nie być na to sorgo. Jest 45 500,
A to kosztuje 40. A 41, dobra. Nie stać mnie. No i fajnie, dwa pola kupione. Cieszy mnie to bardzo, że dwa pola kupiłem sobie. No i tutaj będzie trzecie dokupione, a 40 ile kosztuje? Ale to za drogo. Więc okej, okay, grzejemy sobie na gospodarkę i... A wjadę sobie tutaj na pole, gdzie siemnik stoi. Na razie, bo później tak będę musiał wodę sobie przywieźć do szklarni jeszcze. Więc niech sobie tutaj stoi John Direk. Ja teraz tak, muszę wyjąć 3 tony słomy, czyli raz, dwa, sześć. I 5 ton, czyli 10, tak? No i to wszystko trzeba będzie do nowego paszowozu wrzucić i tyle. No i dobra, wsiadaj do czwórki. Jeszcze jeden temerek sobie wymieszam, nie? Tylko jeden na odcinku, żeby wam pokazać nowy nabytek i tyle. A resztę poza odcinkiem będę mieszał. No i dobra, i grzejemy na gospodarkę i tyle. No i wtedy co? Chyba wracam na M-Klika, żeby sobie sejwa ogarniać. W międzyczasie ja będę sobie coś oglądał na telewizorze i tyle. Jakby było 3 tony słomy, będzie pasować teraz, no bo wtedy na tym starym 2,5 próbowałem słomy, to nie wychodziło, nie? A tu jest 4 tony więcej, no to tona słomy powinna być więcej. A nie to 2,5 tony słomy będę dawał i tyle. Będą mieli tak do tego dobór, nie wiem. I na drzwi są dość wysokie, on nie jest taki... Dobra, wiedziałem, spokojnie. Jeszcze będzie luz. Teraz to inaczej, bo czwórka będzie mieszać TMR. Bo siódka jest sprzedana. Nie była za słaba. Nie? Siano, siano, siano. Tymi kostkami akurat mieszanie TMR-u to jest szybkie. No bo po 500 rzuca się, możesz sobie obliczyć, nie? Ile czego wchodzi i tyle. Też trochę tego siana jeszcze mam, więc i słomy. Słomy płyną więcej. Więc jeszcze trochę trzeba będzie te stogi zmienić prawdopodobnie na coś na okrągłe belki, bo prawdopodobnie w okrągłe się będę sobie bawił. Sobie myślę. Będzie to ciekawa w sumie akcja. A wiadomo, belką zawsze się łatwiej ścieli, nie? Już taką kostką, bo taka kostka to tam w sumie za dużo to mu nie daje. A 37,5 słaby, no to na spokojnie. Spokojnie, drogi. Teraz 4 łyżki kiszonki będzie się ładować. Nie. Bo na stare poszedł schodziły 3 tony. Bo tak akurat mieszane było. Że 3 tony kiszonki wchodziły, a tutaj wchodzą 4, więc... Równie dobrze bez słomy też mógłbym mieszać, no ale...
No ale jak już mam tą solę, no to będę używał tej soli, no bo po co ona ma mi sobie leżeć, nie? No po odcinku cały paszowo słomy muszę wrzucić do tego. No i widzicie, 2 tony te kiszonki wystarczyły i już jest, fajnie. Więc myślę, że nawet jeszcze jedna kostka by dała radę wciągnąć, nie? Myślę, że jeszcze jedna kostka soli by na spokojnie weszła. Bo dwie nie, ale jedna by weszła. Dobra, będę chyba kończył powoli ten odcinek. Widzicie, TMR się szybko miesza, więc to tam TMR to jest roboty. No tam może chodzić. Jeszcze najdłużej to ładowanie kieszonki schodzi. 25%, no to tak 2,5% na łyżkę, to tak w sumie na styk było, nie? Jakbym to kostkę jeszcze dorzucił. Tutaj 50 ton wchodzi TMR z tego co pamiętam. Znaczy ogólnie 50 ton żarcia. Żrita. I to jeszcze będzie mieszanie tego teneru dzisiaj, z tego co ja widzę. No i dobra. Dobra, ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, na razie trzymajcie się cieplutko, cześć i pa pa. Ja sobie będę dalej tutaj ogarniał zwierzątka, więc na razie, pa pa.